To był jesienny wieczór na kampusie uczelni medycznej i prawniczej, gdzie Małgorzata i Andrzej studiowali. Atmosfera była nasycona podekscytowaniem i optymizmem, typowym dla studentów rozpoczynających swoją przygodę z edukacją wyższą. Kampus tętnił życiem, a na jednej z imprez studenckich miały miejsce losowe spotkania i pierwsze kroki w budowaniu nowych znajomości. Małgorzata, urodziwa brunetka o wyrazistych oczach i mocnej osobowości, stała na krawędzi parkietu, trzymając w dłoni kieliszek wina. Jej towarzyszka zabawy namawiała ją do tańca, ale Małgorzata wciąż zastanawiała się, czy w ogóle przyjdzie na nią pora. Była ambitną studentką prawa, zawsze skupioną na swojej nauce i przyszłej karierze. W międzyczasie Andrzej, przystojny młodzieniec o czarnych włosach i pełnym uroku uśmiechu, rozmawiał z kilkoma kolegami z medycyny. Był znany na kampusie jako utalentowany student i przyszły lekarz. W pewnym momencie zauważył Małgorzatę na obrzeżach tłumu i zainteresował się nią od pierwszego wejrzenia. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, zdarzył się ten magiczny moment, który odmienił ich życie. Andrzej, z impulsywnością typową dla młodzieńczej namiętności, opuścił swoich przyjaciół i podszedł do Małgorzaty, podchodząc do niej z pewnością siebie i uśmiechem, który wyrażał pewność, że to spotkanie nie jest przypadkowe. Przepraszam, ale nie mogę się oprzeć, żeby nie zapytać, czy masz ochotę potańczyć, powiedział Andrzej, przyjmując lekko galant i wyraz twarzy. Małgorzata, choć była początkowo zaskoczona odważnością młodego medyka, nie mogła się oprzeć jego urokowi i uśmiechowi. Zgodziła się na taniec, a wraz z pierwszymi krokami na parkiecie zaczęła rodzić się między nimi fascynująca chemia. Tamtego wieczoru na parkiecie, w rytmie muzyki i w objęciach drugiej osoby, narodziło się uczucie, które miało stać się siłą napędową ich przyszłości. Choć obydwoje byli ambitni i mocno związani ze swoimi kierunkami studiów, to spotkanie na tej studenckiej imprezie dało im początek wielkiej miłości, która miała przetrwać próby czasu i trudności życia. Był to początek ich niesamowitej historii, która miała się rozwijać przez kolejne lata. Andrzej i Małgorzata kontynuowali swoje spotkania po tamtej nocy na studenckiej imprezie. Każde kolejne randki umacniały ich uczucia i zbliżały ich coraz bardziej. Spędzali wspólnie czas, ucząc się siebie nawzajem, a między nimi budowała się więź, która miała przetrwać próbę czasu. Po kilku miesiącach randek Andrzej postanowił, że nadszedł czas, aby wyznać Małgorzacie swoje uczucia. Zrobił to w najbardziej romantyczny sposób, jaki tylko mógł wymyślić. Zaproponował, że spędzą wieczór nad brzegiem jeziora, gdzie księżyc odbijał się w lustrze spokojnej wody, tworząc niesamowitą atmosferę. Wieczór był ciepły, a nad jeziorem panowała błoga cisza. Andrzej i Małgorzata spacerowali wzdłuż brzegu, trzymając się za ręce. Promienie księżyca oświetlały ich twarze, nadając im romantyczny wydźwięk. W pewnym momencie Andrzej zatrzymał się i spojrzał głęboko w oczy Małgorzaty. Jego oczy emanowały miłością i determinacją. Małgorzato, zaczął od chwili, kiedy cię poznałem, moje życie nabrało zupełnie nowego sensu. Jesteś najpiękniejszą rzeczą, jaka spotkała mnie w życiu. Twoje oczy, twoja inteligencja, twój uśmiech, wszystko w tobie jest dla mnie magiczne. Czy chciałabyś być ze mną na zawsze? Małgorzata była poruszona i wzruszona. Spojrzała głęboko w oczy Andrzeja i odpowiedziała, Andrzeju, od momentu, kiedy cię spotkałam, wiedziałam, że jesteś tym, kogo szukałam. Twoje uczucia są dla mnie najważniejsze i chcę być z tobą na zawsze. To było magiczne i niezapomniane wyznanie miłości. W tym magicznym momencie, nad brzegiem jeziora, narodziła się miłość, która miała przetrwać przez lata. Andrzej i Małgorzata stali się parą, a ich relacja rozwijała się w niesamowity sposób. Każdy kolejny dzień przynosił im więcej miłości i rozumienia siebie nawzajem, a przyszłość wydawała się pełna obietnic i możliwości. Po kilku latach wspólnego życia Małgorzata i Andrzej doszli do wniosku, że ich miłość jest tak silna i głęboka, że chcą ją uczcić przed Bogiem i ludźmi, biorąc ślub. Był to dla nich ważny krok, który miał bezgranicznie pokrzepić ich związek i uczynić go oficjalnym. Ceremonia ślubna została zaplanowana z wielką starannością i dbałością o każdy detal. Mimo że oboje byli ludźmi sukcesu w swoich dziedzinach zawodowych, nie zapomnieli o tradycjach i wartościach rodzinnych, które były dla nich ważne. Ślub miał odbyć się w urokliwym kościele na przedmieściach miasta, gdzie narodzili się i dorastali. Przygotowania do ceremonii były pełne ekscytacji i emocji. Małgorzata spędzała godziny wybierając suknię ślubną, która podkreślała jej naturalną urodę i elegancję. Wybierając suknię,
Chciała, żeby to był niezapomniany moment zarówno dla niej, jak i dla jej przyszłego męża. Andrzej z kolei zatroszczył się o to, aby ceremonia była piękna i dostojna. Dzień ślubu nadszedł, a kościół wypełnił się bliskimi przyjaciółmi i rodziną. Andrzej oczekiwał przed ołtarzem, niecierpliwie spoglądając w kierunku drzwi kościoła. Kiedy wreszcie zobaczył Małgorzatę, jego serce zabiło mocniej. Wyglądała oszałamiająco w swojej sukni ślubnej, emanując pięknem i pewnością siebie. Ceremonia odbyła się w uroczystej atmosferze, a słowa księdza dotknęły serc wszystkich obecnych. Małgorzata i Andrzej wyrażali swoje miłości i obietnice wobec siebie, obiecując być razem w dobrych i złych chwilach życia. Po wymianie obrączek i uścisku jako małżeństwo zostali ogłoszeni mężem i żoną. Po ceremonii przyszli małżonkowie otrzymali gorące gratulacje od swoich bliskich, a potem udali się na przyjęcie weselne, które było pełne uśmiechów, tańca i radości. Wszyscy goście świętowali miłość Małgorzaty i Andrzeja, a para była szczęśliwa, że mogła podzielić się tym ważnym dniem z najbliższymi. Dla Małgorzaty i Andrzeja dzień ich ślubu był nie tylko symbolicznym początkiem życia razem, ale także dowodem na to, że miłość i zrozumienie mogą przetrwać próby czasu. Była to uroczystość, która na zawsze pozostała w ich sercach, przypominając im o tym, jakie piękno tkwi w prawdziwej miłości i zobowiązaniu wobec drugiej osoby. Małgorzata i Andrzej, pomimo młodego wieku, szybko zyskali renomę w swoich dziedzinach zawodowych. Oboje byli ludźmi ambitnymi, zdeterminowanymi do osiągnięcia sukcesu i nie zawiedli swoich oczekiwań. Małgorzata była cenioną prawniczką, znana ze swojej pracowitości, inteligencji i umiejętności rozwiązywania najtrudniejszych spraw prawnych. Jej kancelaria prawnicza była jedną z najbardziej szanowanych w mieście. Klienci doceniali jej wiedzę i profesjonalizm, a jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Stała się ekspertem w dziedzinie prawa korporacyjnego i była często zapraszana jako doradca w ważnych transakcjach biznesowych. Jej praca przynosiła jej nie tylko satysfakcję zawodową, ale także znaczne dochody, które pozwoliły na komfortowe życie dla niej i jej męża. Andrzej również odnosił sukcesy w swojej dziedzinie. Jego pasja do medycyny i zaangażowanie w praktykę lekarską sprawiły, że stał się cenionym lekarzem. Był specjalistą w dziedzinie chirurgii i miał reputację jako niezwykle kompetentny i życzliwy lekarz. Jego pacjenci doceniali jego empatię i troskę, a jego praca była nagradzana wieloma pozytywnymi opiniami. Andrzej pracował w szpitalu, gdzie zajmował się trudnymi operacjami i ratował życie wielu pacjentom. W miarę jak ich kariery rozwijały się, Małgorzata i Andrzej zaczęli myśleć o zabezpieczeniu swojej przyszłości finansowej. Postanowili zainwestować w nieruchomości, widząc w tym potencjał na stały przychód. Kupili kilka mieszkań w strategicznych lokalizacjach i wynajmowali je innym ludziom. To była mądra decyzja, która pozwoliła im zdywersyfikować swoje źródła dochodu i zapewnić sobie pewność finansową na przyszłość. Dla Małgorzaty i Andrzeja sukces zawodowy był ważny, ale nie przesłonił on wartości ich związku. Pomimo natłoku obowiązków zawodowych, zawsze znajdowali czas dla siebie i swojego związku. Byli dla siebie wsparciem i inspiracją, budując wspólnie nie tylko swoje kariery, ale także swoje życie. Sukces zawodowy był tylko jednym z wielu aspektów ich szczęśliwego małżeństwa, które było pełne miłości, wzajemnego szacunku i marzeń o wspólnej przyszłości. Po 20 latach szczęśliwego małżeństwa Małgorzata i Andrzej stali się parą, której zazdrościło wiele osób. Ich miłość była głęboka i niewzruszona, a wspólnie przeszli wiele trudności i radości. Byli dla siebie wsparciem i najlepszymi przyjaciółmi, ale po upływie tylu lat związek zaczął przynosić pierwsze oznaki problemów. Małgorzata zaczęła zauważać, że jej mąż coraz częściej wracał do domu późno. Na początku tłumaczył to nadmiarem pracy w szpitalu, gdzie pełnił odpowiedzialne stanowisko lekarza i często musiał angażować się w operacje i pilne przypadki. Małgorzata, rozumiejąc wymagający charakter pracy swojego męża, początkowo nie przejmowała się tym zbytnio. Jednak z czasem, te późne powroty z pracy zaczęły się powtarzać coraz częściej. Andrzej coraz rzadziej uczestniczył w rodzinnym życiu i wydawało się, że jego praca staje się jedynym celem. Małgorzata zaczęła odczuwać samotność i brak zrozumienia ze strony męża. Nie wiedziała, co tak naprawdę się dzieje, ale jej intuicja podpowiadała, że coś jest nie tak. Pewnego wieczoru, kiedy Andrzej znowu wrócił do domu bardzo późno, Małgorzata postanowiła porozmawiać z nim na ten temat. Usiedli razem na kanapie w ich przytulnym salonie, a jej wzrok był pełen troski i zmartwienia.
Andrzej, zaczęła delikatnie, rozumiem, że twoja praca jest ważna, ale ostatnio wracasz do domu coraz później. Czuję się, jakbyśmy zaczęli się oddalać od siebie. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Andrzej wydawał się zmieszany i zdezorientowany. Spojrzał na Małgorzatę, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Małgorzato, to prawda, że moja praca w szpitalu jest wymagająca, ale ostatnio jestem pochłonięty różnymi przypadkami. To nie jest tak, jak myślisz. Małgorzata była nieco uspokojona słysząc te słowa, ale wciąż czuła, że coś jest nie tak. Nie potrafiła jednak znaleźć dowodów na to, co dokładnie się dzieje. Postanowiła dać mężowi korzyść wątpliwości i dać mu czas, aby wyjaśnił sytuację. Niestety, pierwsze oznaki problemów w ich związku były już widoczne. Małgorzata czuła, że coś jest nie w porządku, ale nie wiedziała, że to dopiero początek serii wydarzeń, które miały wstrząsnąć ich małżeństwem. W kolejnych tygodniach i miesiącach ich relacja miała przejść wiele trudności, które postawią pod znakiem zapytania ich miłość i zrozumienie dla siebie nawzajem. Dla Małgorzaty ten dzień miał być jak każdy inny. Wracała do domu po dniu pełnym pracy i obowiązków, ale tego wieczora zdecydowała się wcześniej odejść z biura. Nie była pewna, dlaczego zrobiła ten wyjątek, ale coś w jej sercu podpowiadało jej, że powinna to zrobić. Była zaniepokojona zachowaniem swojego męża, a te niepokoje stale rosły w jej sercu. Kiedy otworzyła drzwi do swojego domu i wkroczyła do sypialni, coś ją trafiło jak błyskawica. W pierwszej chwili nie mogła uwierzyć własnym oczom. Na ich wspólnym łóżku leżeli Andrzej i kobieta, której twarz była jej dobrze znana, to była Anna, kochanka jej męża. Małgorzata zamarła w miejscu, serce bijące jej na wskroś. Jej myśli krążyły wokół tego okropnego widoku, a w jej głowie dzwoniły słowa zdrady, oszustwa i zniszczenia. Widok męża w ramionach innej kobiety dosłownie złamał jej serce. Wzrok Andrzej był wypełniony przerażeniem, kiedy ujrzał żonę stojącą w progu sypialni. Wściekłość i ból w Małgorzacie eksplodowały jak fala emocji. Rozdzierającym krzykiem wyrzuciła z siebie wszystkie swoje emocje. Andrzej! Jak mogłeś? Jak mogłeś to zrobić? Przez tyle lat byliśmy razem, budowaliśmy nasze życie, a ty mnie zdradziłeś. Zdradziłeś nasze małżeństwo. Andrzej próbował wstać z łóżka, ale jego reakcja była zbyt późna. Małgorzata, trzęsąca się ze złości i bólu, rzuciła się na Annę, wyciągając ją z łóżka. Kobieta w popłochu zaczęła ubierać się i uciekać z sypialni, zostawiając Małgorzatę i Andrzeja samych. Małgorzata krzyczała na męża, oskarżając go o zdradę i kłamstwo. Andrzej był bezradny i próbował tłumaczyć się, ale jego słowa były bezsilne w obliczu tej ogromnej tragedii. Był skruszony i żałował tego, co zrobił, ale było już za późno. Dla Małgorzaty ten moment był najtrudniejszym w jej życiu. Była załamana i zrozpaczona, poczuła się oszukana i zdradzona przez osobę, której najbardziej ufała na świecie. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w ich małżeństwie, który zrujnował wszystko, co do tej pory budowali. Teraz musieli stawić czoła trudnej rzeczywistości i decyzjom, które miały wpłynąć na przyszłość ich związku. Po tym strasznym wydarzeniu, które zrujnowało spokój ich małżeństwa, Andrzej był bezradny i całkowicie zdruzgotany. Kiedy Małgorzata wybuchła gniewem i oskarżeniami, próbował się tłumaczyć z łzami w oczach. Starał się przekonać żonę, że to była jednorazowa pomyłka, że bardzo żałuje i że to się już nigdy nie powtórzy. Andrzej, jak mogłeś, krzyczała Małgorzata, wściekłość płonąca w jej oczach. Zrujnowałeś nasze małżeństwo, zdradziłeś mnie i zniszczyłeś naszą rodzinę. Jak mam ci wierzyć, że to się nie powtórzy? Andrzej usiłował złamać impas, w którym się znaleźli, mówiąc, Małgorzato, jestem strasznie zrozpaczony z powodu tego, co zrobiłem. To była ogromna głupota i błąd. To ty jesteś mi najważniejsza, nasze dzieci, nasza rodzina. Przysięgam, że to się już nigdy nie powtórzy. Będę robić wszystko, żeby cię odzyskać. Jednak Małgorzata była zbyt zraniona, by uwierzyć w jego słowa. Odrzuciła jego tłumaczenia i próby przebaczenia. W jej sercu było za dużo bólu i zdrady, żeby natychmiast przejść nad tym do porządku dziennego. Nie potrafiła sobie wyobrazić, jak mogłaby znowu zaufać mężowi, który ją tak zdradził. Ich małżeństwo było teraz na skraju przepaści, a Andrzej i Małgorzata musieli stawić czoła trudnej rzeczywistości.
Andrzej był gotów walczyć o swoje małżeństwo i próbować naprawić swoje błędy, ale Małgorzata była zbyt zraniona, żeby natychmiast mu wybaczyć. Ich związek był teraz naznaczony trudnościami, które miały wpłynąć na to, czy jeszcze jest szansa na jego odbudowę. Po tragicznym wydarzeniu, które zdruzgotało ich małżeństwo, Małgorzata i Andrzej stanęli przed trudnym wyborem, czy dalej walczyć o swoje małżeństwo, czy też rozstać się na zawsze. Oboje zdawali sobie sprawę, że trzeba będzie wiele pracy, by naprawić spękane fundamenty ich związku. Pierwszym krokiem w procesie naprawy było uczestnictwo w terapii małżeńskiej. Zdecydowali się na to, aby pod profesjonalnym nadzorem otwarcie wyrażać swoje uczucia, obawy i nadzieje. Terapeuta pomagał im rozumieć źródła ich problemów i uczyć się, jak skutecznie komunikować się ze sobą. Były to trudne sesje, ale niezbędne, by zrozumieć siebie nawzajem. Poza terapią małżeńską, Małgorzata i Andrzej postanowili także spędzać więcej czasu razem, próbując odbudować więź, która została naruszona. Organizowali weekendowe wypady, wyjazdy na romantyczne kolacje i starały się wrócić do tych chwil, kiedy byli zakochani. To były momenty, kiedy mogli zapomnieć o problemach i skoncentrować się na sobie nawzajem. Jednak proces naprawy związku nie był łatwy. Małgorzata musiała stawić czoła swoim emocjom, złości, bólowi i zdradzie. Było to bolesne, ale konieczne, aby móc iść naprzód. Andrzej natomiast musiał wykazać cierpliwość i wytrwałość, by odbudować zaufanie Małgorzaty. Był gotów na wszystko, aby zdobyć jej serce ponownie. Przez kolejne miesiące przechodzili przez wzloty i upadki. Były dni, kiedy czuli się bliżej siebie niż kiedykolwiek, a były także dni, kiedy pojawiały się wątpliwości i ból. Jednak stopniowo ich związek zaczynał wracać do równowagi. Oboje zdawali sobie sprawę, że aby naprawić swoje małżeństwo, muszą ciężko pracować nad sobą i nad sobą nawzajem. Drugą szansą, którą dali swojemu małżeństwu, była próbą zrozumienia siebie nawzajem na nowo, z odnowioną miłością i szacunkiem. Nie było to łatwe, ale po każdym trudnym dniu przyszły lepsze dni, kiedy mogli dojść do siebie i być dla siebie wsparciem. To była ich wspólna walka o przyszłość, która wydawała się być teraz bardziej obiecująca niż kiedykolwiek wcześniej. Małgorzata nadal nie mogła całkowicie zaufać Andrzejowi, mimo prób naprawy ich małżeństwa. Wciąż nosiła w sercu ból zdrady i błądzenia swojego męża. Pewnego dnia postanowiła sprawdzić jedno z mieszkań, które mieli wynajmować. Była to decyzja podjęta w tajemnicy, bez wiedzy Andrzeja. Kiedy przekroczyła próg mieszkania, początkowo wydawało się być puste. Jednak w miarę jak przeszła przez różne pomieszczenia, jej serce zaczęło bić coraz szybciej. W jednym z pokoi zobaczyła Annę, kochankę Andrzeja. Była tam, jakby to mieszkanie było jej schronieniem. Małgorzata zamarła na miejscu, patrząc na Annę. Wszystkie emocje, które ukrywała przez te miesiące, znowu ją ogarnęły. Czuła się oszukana i zdradzona nie tylko przez swojego męża, ale także przez kobietę, która była z nim w romansie. Jej serce pękło na nowo w momencie, gdy zobaczyła ich razem w mieszkaniu, które mieli wynajmować. Anna, widząc Małgorzatę, była równie zaskoczona i przerażona. Nie była przygotowana na to spotkanie i nie wiedziała, co opowiedzieć lub zrobić. To było dla niej nie i trudne do zniesienia. Małgorzata wybuchła, krzycząc na Annę i oskarżając ją o niszczenie jej małżeństwa. Była wściekła i rozczarowana, że kobieta, którą widziała jako rywalkę, pojawiła się w jednym z ich mieszkań. To spotkanie obnażyło jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację i wstrząsnęło Małgorzatą do głębi. Wściekła i rozczarowana, Małgorzata opuściła mieszkanie, w którym zastała Annę. Jej serce było wstrząśnięte tym, co zobaczyła, i nie była w stanie ogarnąć wszystkich emocji, które ją ogarnęły. Wróciła do domu, gdzie Andrzej czekał na nią, nieświadomy tego, co się stało. Gdy tylko przekroczyła próg ich wspólnego mieszkania, rzuciła się na męża z furiami. Wymagała od niego wyjaśnień i odsłonięcia prawdy. Jej głos drżał ze złości i bólu, a jej oczy były wypełnione łzami. Andrzej, zawołała, musisz mi teraz wszystko wyjaśnić. Dlaczego Anna była w jednym z naszych mieszkań? Co się dzieje? Andrzej był zdumiony i przyłapany na gorącym uczynku. Nie mógł ukryć faktu, że jego tajemnica została odkryta. Wiedział, że nie ma już odwrotu i musi się stawić przed żoną. Małgorzato, zaczął, to prawda, Anna jest tu, ponieważ dałem jej klucze do mieszkania. Przepraszam, że tego nie wyjaśniłem wcześniej.
Małgorzata nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Wściekłość w niej narastała, a jednocześnie czuła się głęboko zraniona przez swojego męża. Jak mogłeś, Andrzej? Jak mogłeś mi to zrobić po wszystkim, przez co przeszliśmy? Dlaczego ufałam ci, że to się już nigdy nie powtórzy? Andrzej, tracąc nad sobą kontrolę, próbował tłumaczyć się i uspokoić Małgorzatę. Obiecywał, że to nie jest to, co się wydaje, że jest gotowy na wszystko, żeby naprawić swój błąd. Jednak dla Małgorzaty to było za mało, za późno. Jej zaufanie zostało całkowicie zniszczone, a jej serce było wciąż rozdarte przez odkrycie tajemnicy i kolejną zdradę. Teraz musieli stawić czoła konfrontacji, która miała potencjał zmienić wszystko w ich życiu. Po burzliwej konfrontacji z Andrzejem i odkryciu, że dał jedno z ich mieszkań Annie za darmo, Małgorzata była wstrząśnięta i oburzona bezczelnością swojego męża. Nie tylko ją zdradził, ale także postanowił podzielić się ich majątkiem z kochanką. To było dla niej zbyt wiele. Po ciężkich emocjach i gorzkich słowach wyrzuciła go z ich wspólnego domu. To był dla niej moment, w którym musiała stanąć w obronie swojej godności i przyszłości. Nie mogła dłużej żyć w kłamstwie i zdradzie, które zniszczyły jej małżeństwo. Andrzej próbował tłumaczyć się, przepraszać i błagać, ale to nie miało już znaczenia. Małgorzata była zdecydowana, że nie może dłużej żyć w obecności męża, który ją zdradził i oszukał. Decyzja o wyrzuceniu go była trudna, ale konieczna. Nie mogła już dłużej być z mężczyzną, który zniszczył ich małżeństwo. Kiedy Andrzej opuszczał dom, jego twarz była pełna żalu i smutku. Był świadomy tego, że stracił najważniejszą osobę w swoim życiu i że to, co zrobił, miało nieodwracalne konsekwencje. Wiedział, że musi teraz stawić czoła samemu sobie i swoim błędom. Małgorzata zostawiła go z uczuciem zdrady i oszustwa, ale także z nadzieją na lepszą przyszłość. Teraz miała przed sobą trudne wyzwanie, odbudowę swojego życia i znalezienie szczęścia poza związkami, które ją zranili. Nie było to łatwe, ale wiedziała, że musi iść naprzód, by odzyskać spokój i poczucie własnej wartości. Dla Małgorzaty życie po rozwodzie było trudne i pełne wyzwań, ale musiała podjąć tę decyzję, aby odzyskać swoje życie i godność. Rozwód był dla niej bolesnym procesem, który przyniósł ze sobą wiele zmian. Zmuszona była opuścić wspólne mieszkanie, które przez lata było świadkiem ich miłości, ale także zdrady i kłamstw. Teraz zamieszkała w mniejszym mieszkaniu, daleko od wspomnień i cienia przeszłości. Początki były trudne. Małgorzata musiała nauczyć się radzić sobie sama, podejmować życiowe decyzje i budować swoją niezależność. Była to jednak jedyna droga, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Zaczęła pracować nad swoją karierą prawniczą, stawiając na rozwijanie swoich umiejętności zawodowych. Przyjaciółki i rodzina byli dla niej wsparciem w trudnych chwilach. Dzięki ich pomocy i wsparciu, Małgorzata zaczęła powoli odbudowywać swoje życie. Rozpoczęła terapie indywidualne, aby przepracować traumę i emocje związane z rozwodem oraz zdradą męża. Choć cały proces był bolesny, Małgorzata zaczęła odkrywać, że ma przed sobą nowe perspektywy. Zaczęła bardziej doceniać swoją niezależność i siłę, której była teraz pełna. Nabrała pewności siebie i wiedziała, że nie potrzebuje mężczyzny, by być szczęśliwą i spełnioną. Przez lata skupiona na swojej karierze i małżeństwie, teraz miała czas, by zacząć rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zaczęła podróżować, poznawać nowych ludzi i eksplorować świat wokół siebie. Była gotowa na nowy początek, na życie, które było teraz tylko jej własne. Małgorzata nauczyła się, że prawdziwa siła tkwi w niej samym, a przeszłość nie musi definiować jej przyszłości. Była gotowa na nowe wyzwania i nowe możliwości, gotowa była na nowy początek.